Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Marcisław, wy jesteście wy. I słuchajcie, swoją drogą, to jest piękne, ta muzyka w tle też jest piękna. Zdałem sobie dopiero sprawę, że każdy wygląd menu głównego ma inną muzykę. To jest piękne, to jest pierwszy z tego co pamiętam, chyba że było parę na start gry. Ale ten jest pierwszym, którym widziałem. I wydaje mi się, że był tylko jeden na początek, albo ten i z poprzedniego odcinka. Walić! Kontynuujmy grę. Moi drodzy, odkryłem jak można naprawić błąd z dźwiękiem. Uwaga, zaraz usłyszycie. Słuchajcie, słuchajcie i teraz... ...w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Jest taka opcja, nazywa się wyrównanie głośności. Ten dźwięk był dziwny. Co jest z tymi klatkami? Jak tak dalej pójdzie, będę musiał je zablokować do 30. A ja tego nie chcę robić. Jest ten fragment, który właśnie zagrałem na harmonijce. Przynajmniej chciałbym, żeby to był ten fragment. Zagęszczenie trawy średnie. Co mogę zmniejszyć? Poziom szczegółów dajmy niskie. No, wszystko będzie do dupy wyglądać. Woda niska. Liczba postaci tła się nie różni, bo takich nie ma na razie za dużo. Postprocesy chyba są wszystkie wyjebane. Głębia ostrość. Głębia ostrości. O, Geralt przez chwilę był łysy. Ej! I chuj, nadal jest 30. Co się dzieje? Najlepsze jest to, że ja gram w 60 z tego, co teraz widzę, a wy macie 30. Tempo, tempo! Co on gada, to ja nie wiem. A wkurwia mnie to. Najbardziej mi wkurwia, że... Co mnie najbardziej wkurwia? Najbardziej mi wkurwia to, że nie mam najmniejszych szans kupić sobie nowej karty graficznej. Widziałem, że teraz znowu podskoczyły ceny. I ta, którą chciałem kupić jeszcze, która rok temu kosztowała... Wilki. Która rok temu kosztowała tylko 1100, 1200. W tym momencie kosztuje 1600. One się rozgnieździły wokół beczki! Chodźcie! Tak, 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 ha! Nie żyje! Psie... A, to są psy. To są psy czy wilki? A, wilki, które zagryzły psa. Coś słyszę? Cóżych... Cóżych tu się kotłuje? To jest skrzynia. Len, węgiel, pomniejszy glif ard. Olej, ruda ciemnego żelaza, bursztynowy pył, świńska skóra. I naprawdę, jak patrzę na moją grę i na nagranie... Kurwa! Złożkowany rubin, diamentowy pył. Pierdolę, nic dobrze nie może działać. Wychodzimy za... Nie za... Myślałem, że to jest troszeczkę mniejszy obszar. Chcę wiedzieć jedno. Grafika. Pełny ekran jest ustawiony. Teoretycznie powinno dawać najlepszy performance i najlepiej powinno współpracować z pierdolonym OBS-em. Możemy jechać dalej. Jedziemy!
Czyli te bagienne opary można też wybuchnąć, to też jest fajne. O mój Boże, pamiętam ten widok, to jest ten zameczek. Tylko raczej ta ruinka, na którą bym chciał bardzo wejść. A nie, dobra, to jest miejsce, w którym stacjonują żołnierze czarnych. Odpocznij. Niech płotka wjedzie tutaj. Choć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Kwartał w sensie, że na porę roku, czy na 15 minut? A poza tym słyszałem, że czarni to jedzą dzieci na śniadanie. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? No bo czarni ich nie mają. Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Okej. Koltes Gryfenes Anwa. Hector? Deneb Strency, Arsanden Karbat. Esdice Firin, Nord Ers Ulfheidan Anmeras. Ese Drog Meras, Ese Tuven Ulfheidan. Mire! Teich Atenwe en Esat Orden Keseil Meker. A jak przytrzymam kontrol, to będę chodził. Jak nacisnę kontrol, to będę chodził powoli. No i dobrze, w końcu znalazłem. A trzeba się wyleczyć. Żarty się kończy. Trzeba się też nie zaopatrzyć. Muchawiec! Tego wam wszystkim przepiszać nie zostało. Ale żołnierz też człowiek i jeść musi, prawda? Rzemieślnicy. Dobra, wejdźmy. To ile wieś da żyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ale brodę ma podobną, trzeba ją będzie zgolić. Tak, bo w tej części mamy mechanikę rosnącej brody, która... Cholera, Geralt ma tyle testosteronu, że kłaki rosną na potęgę. W dzień ma taką brodę. Przynajmniej kiedyś miał. Nie wiem, czy czasem tego jakoś nie spaczowali. Znaczy, zapytajmy się. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivi, wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo tu stacjonuje i mu wyżera. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Właśnie. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie. Za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń.
W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No najchętniej bym czarnym nie pomagał, ale no... No mamy, nie. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi z jednej rzeczy, bo nie będziemy progresować. Innej opcji nie ma. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. No to chodźmy się spotkać z tym Myszsławem. To Mira i Myszław. Dzięki. Jest rząd jak ten. Tobie też chuj w dupę. Aktywny cel, dobra, możemy V nacisnąć, żeby zmienić aktywny cel. Co do nadal się zastanawiam, czy tego maskotka czasem nie ściągnąć tak trochę w dół, żeby tylko wystawały uszy. Też jest takie urocze. Z tego co wiem, nie możemy tutaj za bardzo myszkować, bo to już będzie oznaczało kradzież. Werbena, ziołowa słodycz. Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A w ryj? A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Zobaczymy. Sprawdźmy, co on może mi wykuć. Mam parę schematów. Żebyś coś dla mnie wykonał. Jest miecz z cechu żmii, który jest lepszy od naszego, ale za cholerę nie mamy składników. Co tu jeszcze możemy? Trzonki robić. A tego to już zupełnie mamy sporo. Co nam jest potrzebne? Jest tak, pasek skóry, dwie sztaby srebra i szmaragdowy pył. Mogę? Coś z tego wykonać? O, graficzki z poprzedniej części. Sztaba srebra. Nie mamy za bardzo składników na to. Tak samo jak skóry nie mamy. A z tego co pamiętam, można te rzeczy rozbierać na części. Ej, ja mam rzeczy, które... Ja wczoraj nazbierałem rzeczy, a ich nie... Ja pierdolę. Rozwalmy tą siekierę. Po co nam ona? Wątrobę wilka na mięso przeróbmy. Jak? Okej, no nic więcej chyba nie chcę przerabiać. Chociaż skóry. Świńską skórę przerobimy nawet wyprawioną skórę. Krew gula na krew potwora możemy przerobić, nie chce mi się. Trzonek na samo drewno. Co tu mamy? Mamy lepszą zbroję, lepsze rękawice,
No i lepszy miecz. Wypadałoby je naprawić. W sumie wszystko naprawmy. Naprawianie rzeczy. A te? Dobra, bo napraw wszystko najwyraźniej jest tylko do rzeczy noszonych. Pokaż co masz. Pokaż mi swój towar. Disglair. 90 na 110. Srebrny. Rzeczy na wyższe levele. Ile kurwa? Dobra, jebać. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Kiedy indziej. U mnie cienko z hajsem. Dobra, ekwipunkiem. Ej, poprawili go trochę. Z tego co pamiętam, wyglądał lekko inaczej. Jebać te podpowiedzi. Najchętniej bym je wszystkie wyłączył. W sumie to jest dobry pomysł. Właśnie przekładałem sobie broń parę razy. Chowajmy ten wiedźmiński miecz, bo z tego co mi się kojarzy, można go ulepszać. Okej, załóżmy ten strój niebieskiego ludzika. A pierdole. Godzina wilka. Mamy chyba tylko taki jeden, więc... ściągaj. Ej! A! Czasowo zmniejsza wszystkie wymagane poziomy. Myślałem, że podnosi statystyki na stałe. Mamy surowe mięso. Idź pan w chuj, będę jadł surowego mięsa. Dobra. Czas się chyba zwijać. A, wzmocnienie broni. Użycie osełki się przyda. Biały mirt. Więcej białego mirtu? Nie, werbena. Zbierzmy tutaj to, co można. Na mapie jest za cholerę. Może też sobie ulepszyć zbroję. Czasowo. Nie wiem, po co to w sumie jest. Dla mnie to lepiej by było jakby tak jak w Monster Hunter World były osełki, które nie możemy sobie naostrzyć broń. Tak wiecie, w locie, w ruchu, w drodze. Dobra, idę stąd. Chociaż czekajcie, zapiszmy. Jup! Jej, ale jestem skoczny. Jump! No i już nie poszło. Dobra, możemy sobie popływać, bo w tej części można w końcu pływać. Swoją drogą, zahaczyłem niedawno o materiały z moda do Wiedźmina II, o pożegnanie Białego Wilka. Mój Boże, wiecie, że w pożegnaniu Białego Wilka nareszcie zobaczymy w grach wiedźmińskich po raz pierwszy od tego 2007 roku będą w grach niziołki, albo raczej gnomy. Wiecie, ile ja czekałem? Wodka! O! Wiecie, wodka zjechała ze zbocza góry niczym husaria. Cytując pieśń Sabatonu. No, chodźmy dzisiaj do myśliwego. Czy dzisiaj zróbmy troszeczkę dłuższy odcinek. Przejdźmy się i do myśliwego, i do zielarki. Co to za zwierzę? O mój Boże, ile ich tam jest. Chętnie się do nich przejdę. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to są wilki. Owoc palisy. Z pierwszej części go znamy. Wypróbujmy nowy miecz. Oczywiście, no to w sumie... robię... bardzo głupie rzeczy, bo... O, dziki pies! Hmm.
walczę też po chuju. Dzisiaj się dowiemy, dlaczego dzikie psy są gorsze od wilków. A to jest warg. Czym jest w sumie warg? Czarny mi przyszedł pomóc. Co on spier... Ej, men! Pojebany! Co? Co? Co tu się odprzemkowało? Czarni to jednak zdradzieckie mordy. Zbierzmy z tych wilków wszystko, co miały. Wracamy na koń. Jadzim. Tempo, tempo! Ale więcej używania znaku Quen. Naprzód! Pamiętajmy, Quen to podstawa, zawsze Quen to podstawa. O! Unexpected encounter! Masz, wysuszę cię gnoju. Boom! O, jak się ładnie przepołowił. Po tym można poznać, że gra jest piękna. Czekajcie, używamy Quen. Uhuhu, widzę krew. Znaczy, że ktoś... Debil. Znaczy, że ktoś pewnie spadł. Muszę pamiętać o obrażeniach w plecy. Miecz? Miecz, krew i haha! Skrzynia. Pierdolę, podejdź do niej. Potrzebujesz klucza. Się może leżeć. O, jakaś roślina wodna. Szakłak. Oj, dobra, no to będzie trzeba pójść do zielarki na własną rękę, bo u zielarki jest ciekawa rozmowa. Więcej szakłaku. Jest trup. Ale trup nie ma przy sobie klucza. Gdzie jest mój klucz, kurwa? Ten wieśniak ma klucz? Nie. Wynurzmy się na chwilę. Pierdolę, wynurz się! Tu jest tylko skrzynia. A tu jest klucz. Klucz temerskich lilii. Klucz z temerską lilią. A więc jakiś royalista. Nawet nie muszę schodzić pod spód, żeby wyciągnąć. Pokryte krwią rozkazy wojskowe. O! 4 floreny. Floreny będziemy musieli wymienić gdzieś. Insygnia temerskich sił specjalnych. Niebieskie pasy. Srebrny naszyjnik z bursztynami. Pokryte krwią rozkazy wojskowe. Z rozkazu setnika rozkazuje się, co następuje. Ludzie, którzy przedstawili niniejsze pismo, mają zostać odeskortowani na północ do granicy z... przy Oxenfurcie, gdzie będzie czekał na nich redański oddział. Jako szlachetnie urodzeni Temerczycy znajdują się pod specjalną opieką i nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą ze sobą, jest ich własnością i ma nią pozostać. Jakiekolwiek naruszenie rozkazu oznacza sąd wojskowy i rozprawę w trybie natychmiastowym. Randall Witzgenberg. No proszę, temerskie precjoza. Nowe zadanie. Śledź.
Odnajdź zagubiony temerski skarb. Korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Oni jechali w którą stronę? Pewnie w tą. Zauważyłbym jakby w drugą. Wiedźmińskie zmysły. Podka. Patrzcie, okrążyła całą wieś. Będzie trzeba się gdzieś usadowić, żeby sobie pospać, ale ten zachód słońca jest zbyt piękny, żeby go przegapić. Jak już słońce zajdzie, to zmienimy porę dnia. Przemedytujemy. Gdzieśmy zajechali, to ja nawet nie wiem. Swoją drogą chciałbym wyrazić swoją wielką dezaprobatę dla internetu. Tyle lat czekałem. O! Srebro? Nowe rękawice, które są gorsze, ale jak je naprawimy, będą lepsze. Topór na poziom trzeci. Pamiętam, miałem kiedyś fajny toporek. Fajny był. Co tu jeszcze? Żarcia więcej. Przeczytane listy. Wilcze skóry, które później się przerobi na normalną skórę. A normalną skórę można po prostu przerobić na paski skóry bez żadnego przepisu. Ja to debil jestem. Kozia skóra. Halo? Jesteśmy chyba na miejscu. Ohoho! Patrzcie, co tu mam. Puk, puk, bitches! Hehe. Rękawice myśliwskie. Blacha z czarnej stali. Żywica, pomniejszy kamień runiczny. Dashbook to chyba był. Nie do końca, nie doczytałem. Miecz z Dorian. Schemat. Wydarta strona. Odwar z bazyliszka. Fajna rzecz. Odwary z tego, co mi się wydaje, podnoszą statystyki na stałe. Buty kawalerzysty i oreny. Tu jest skrzynia ostateczna, ostatecznego ubogacenia. Dajecie. Temerska żytnia. 5 sztuk. Dwie insygnia temerskich sił specjalnych. Dalej, 31 nowigradzkich koron, czyli gotowe monety aktualnie obowiązujące. 14 orenów, które będzie trzeba wymienić. Zabazgrana kartka. Hamke. Nic dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro nasi żołnierze to takie pizdy. Starczyło parę strzał z krzaków puścić, doprawić buzdyganem i po walce. Cały konwój w rozsypce. Może dlatego, że im nie szło. Może dlatego tak im nie szło, że wieźli od cholery wódki. Pewnie dzielni wojacy sobie od czasu do czasu popijali, a wiadomo, jak się widzi podwójnie, to i trafić ciężej. Prawda to? Znaczy nie do końca. Są takie zapiski z wojen napoleońskich, jak to Polacy po ciężkim chlaniu uratowali cały oddział, znaczy całą armię napoleońską, bo tam wszyscy się schlali, a potem doszło do bitwy. A Polacy, ja nie zawalczę? Potrzymaj mi wódeczkę, dokończę później. Wszystko, co żeśmy zebrali, zanieśliśmy do skrytki. Potem się komuś opyli. Tylko te takie paradne przypinki trzeba będzie potem zakopać albo spalić. Zdaje się, że to odznaki wojskowe. Jak ktoś je rozpozna, możemy mieć kłopoty. Kajtek. No. Tom przeszukał. Jak się złapał, jobany. Nic tu więcej. Jak nic tu więcej, to nic tu po nas. Łotka! Chodź tu bliżej. Dalej, płotka, dalej! Dobra, zapierdalamy. Zaraz będziemy zapierdalać. Uwaga, w kierunku zachodzącego słońca. I już jednak. I znowu w kierunku zachodzącego słońca. Ja może jestem żmijooki, ty jesteś żmiogębna.
Dobra, jesteśmy znowu we wsi. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cisarz Emhyr na robił gacie. Co? Coś ty powiedział? Kto cię tego? No, ciężko. Posłuchaj mnie uważnie. Nigdy tej przyśpiewki nie powtórzysz. Nikomu. Z ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to mój. Szukasz kłopotów? Może was wszystkich zabić. Zobaczę cię z nim choć raz. To pożałujesz. Mówisz, że ci ciężko? Masz dawno głowę, a to już co? Jak czarni oblegali wy zimę, to spalili pod grodzie do gołej ziemi. MGTS tu adresem. Pod grodzie? No tam było tylko parę chałupek. Dlatego wszyscy w sumie nie żyją. 10 lat pracy na nic! Will. A to ten, którego mają... O kurwa. Chatę mu spalili. Dobra, niech on sobie tutaj pociumcia. A ja sobie pomedytuję. Przypominam, gramy na poziomie trudności ciężkim, więc nie leczymy się podczas odpoczynku. A może? Chyba nie. Nie wiem, kojarzę, że nie. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Teoretycznie mnie nie obraził. Geralt se zasłużył na ten tekst. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Klują na mój widok. A teraz to... Zresztą, poobijajmy parę mord. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. No spoko. Zabawy z ogniem, weźmy sobie to, zaznaczmy. Zabierzmy sobie biały mirt. I tak mu raczej się nie przyda. Szukamy śladów za chałupą. Gdzieś tu coś kiedyś jakoś. O, jest coś, jest. Jest. Się spróbujmy sami to wypatrzeć. Jeśli nie spojrzę sam. Podpalacz zapalił tu pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. To leziemy dalej. Czy możemy sami je do... Tak, możemy, te ślady są tak wyraźne. Czy nie do końca... A, widzę, tutaj jest kolejny. Teraz... Tu są ślady. Postarajmy się bez kocich zmysłów to zrobić. Naszymi własnymi oczami. Gdzie są kolejne ślady? Tam. Zaznaczmy tylko je tutaj, żeby widzieć, żeby nam dalej pokazywało. Dokąd iść? Ślady prowadzą dalej tędy, tędy. Wiatr wiedźmi jest ciekawy. Swoją drogą, to jest piękna rzecz w tej grze. Patrzcie, jak te drzewa się ruszają. To nie jest realistyczne, za cholerę, ale jest ładne na swój sposób. Takie urocze. Okej. Okay. Proszę bardzo. To
kurde, ten krasnolud to... Krowa! Mogę na krowie pojechać? Nie. Też przyjdzie... Co to? Siady prowadzą... Tu zdjął buty. Fajnie. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. W sumie to raz w tym głupim życiu pomyślę. Wędka, sieć rybacka i sześciorenów. Myślmy. Czy dalej coś widać? A, widać coś. Chyba. Czy nie? Przeszedł pod mostem? No, dawać mi ślady. Muszę wleźć do wody? Czy może wylać gdzieś tutaj? Gdzie są moje ślady? Tu są. Aha. Ile on wysiłków to włożył, żeby go nie żeby go nie zobaczono. A buty leżą. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Się rozpanoszyły te utopce. Patrzcie jak blisko. Z tego wszystkiego zgubił buty. Pewnie nimi rzucał. Dobra, idziemy dalej. Widać wciąż te ślady? Coś tam widać, dobra, już się nie bawię. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Chcę porobić parę questów pobocznych, a zresztą się czas skończy. Przepraszam, ślady. Tak było! Ślady, ślady, są, ślady. I wiedźmak nic do tego nie miał. A, idzie! Tu! Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Coś go tylko w łapy użarło. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Mhm. Znajdź osobę z raną zadaną przez utopcę. Mogę coś sobie... A mogę. O, chleba więcej, a chleba to zawsze chętnie. Co to było? Na ślinę to lepiej pójdzie. Doskonale wiem, co powiedziała. Leczka do praktyk magii. Aha. Ciekawe. O, dzień dobry. Pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, chcesz się bić? Nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Co? Ty kurwisynu. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Chcesz się bić? Wiesz co, ja mam lepszy pomysł. Pójdziesz ze mną. Spokój i chodź za mną. Podoba mi się, jak w tej części działa właśnie akcja. Muszę przeprosić. Iść, przeprosić. Z jednej strony troszeczkę to dziwnie wygląda, z drugiej strony no... Tak wygląda zaklęcie rozkazu. Szukasz kłopotów? Chodź. Chodź, ziomku, jak to żeś sam się nazwał, kurwisynu? Jak ty się nazywasz?
od Niemiec. Nie pełka. Chodź, chłopie, chodź. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? Teraz Derwan. D-R-W-A-N-Y. Patrzcie. Nie gości wuj. Czy to naręcze drewna? Co to w ogóle za imię Derwan? Nilfgaardzkie. Moja babka była z Nazairu. A to takie buty. To uszanowania mości Derwan. Niech was złote słońce prowadzi. Z dala od mojego obejścia. Ziomek, chodź. Do ciebie wyniosę. Uhuhu, tutaj widzę, coś napisane jest. Lastry miodu kupię w każdej ilości i za dobrą cenę. To Mira, zielarka. Zielarka? A dobra, on sam będzie szedł. Ej, nowe... Dobra, później to zbierzemy. To są nowe... Ale Ciężko to mój najlepszy kolega! Ciężko to nowe ogłoszenia. Nie wyglądamy najlepiej w tej zbroi, ale... Ale jest lepsza od naszej. O, jesteśmy. Pobudka! Co jest? Wystarczy takiego trzepnąć łeb? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Teoretycznie, no, trzeba pamiętać, że w końcu mógł go zabić. Bądź co bądź podpalił całą chatę. Surowa kara. Ale nadal. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz. Dam zniżkę. Skoro bym sobie narobił? Ej. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Czego nam brakuje? Skórzane łaty i druty. I zwykły pancerz z kermorem pod spód. Skórzane łaty. Patrzymy, co mam paski skóry. Więc przechodzimy do... rozłóż na części. Skóry wszystkie przerabiamy. A ja pieniędzy nie mam, bo mnie okradli. 3 przeróbmy w takim razie. Świecę na woski sznurek. Z naszyjnika mogę zrobić srebro i bursztyn, no ale... To jest sporo hajsu za ten naszyjnik. Wolę go sprzedać. Przynajmniej na razie. Co tu jeszcze mam? Dobra, nic na razie więcej tutaj nie chcę przerabiać. Może poza... O, jest.
A, skórzane łatę zrobię prosto ze skóry. Świetnie. Potrzebna jest jeszcze jedna i dwa druty. Jedna skórza. Nie, trzy! Okej. Trzeba jeszcze parę. O, paski skóry mogę zrobić z tego. No, dziwne. Znaczy właśnie nie dziwne. A skórzane łaty też z płatów futra można robić. Świetnie. Warto wiedzieć to przy takie rzeczy. Już pieniędzy nie mam. Sklep. Masz ten topór. Jeszcze może... Może sprzedajmy mu ten naszyjnik. Za stówę, ale zawsze. I na razie starczy. Chyba co tu mamy? Buty kawalerzysty zostają. To wywalmy. Dobra, na razie nie wywalam. Nie wiem, co mi się przyda, a co się nie przyda. Co mogę zrobić? Z insygnii mogę zrobić paski skóry. Sznurek, ale ja potrzebuję drut. No, drut będzie chyba trzeba kupić. Klucz możemy sobie przerobić na stal. Czemu nie? Co ja chciałem zrobić? Chciałem przerobić... Nie to. Skórę. I do tego chciałem jeszcze przerobić więcej skóry. Rzemiosło, brakuje mi teraz dwóch sznurków. I proszę bardzo, robimy zbroję. Bywaj. Bywaj. No, ulepszyliśmy zbroję na dobrą zbroję. Teraz tak, buty nowe założymy. Lepszych rękawic raczej nie będę miał. To zobaczymy. Chciałbym, żeby... Jeszcze tylko... Jaki ja biedny jestem. Kurwa, moje pieniądze. Jestem ciekaw, ile ich miałem wcześniej. Są dwa koszule zwykłą. O, ładna koszula. Ulepszenia dla konia nie są mi potrzebne. Ulepszenia dla konia możemy zdobywać z wyścigów. Naprawa... To jest naprawa? Nie, to jest rozbieranie na części. To jest naprawa. Ulepszę może... Naprawmy te rękawice i zobaczmy... Nie jesteśmy na naprawianie. To co mogę, to naprawię. Chuj. Dobra. Bywaj. Trzeba będzie zarobić, bo nie mamy pieniędzy. Na nic. Cóż, w takim razie zapisujemy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże. Siema.